naszym kolegom z Lasów Państwowych, przede wszystkim Nadleśnictwo w Rudach, Nadleśnictwo w Rybniku, że dostarczyli do nas choinki. Dziękujemy panu ministrowi, panu dyrektorowi, pana ministra, który dzisiaj do nas też zagościł, że mogliśmy taką akcję stworzyć, za co bardzo, bardzo dziękuję. Pan minister objął akcję swoim patronatem. Akcja jest organizowana właściwie po raz drugi. Pierwszy raz faktycznie z inicjatywy pana ministra bezpośrednio tutaj regionalnie. Teraz już Lasy Państwowe zrobiły akcję ogólnopolską, za co jesteśmy im wdzięczni, bo faktycznie, jeśli dobrze liczę, za 8 dni mamy święta Bożego Narodzenia. Będziemy swoich bliskich obdarowywać prezentami, podarunkami, a takim najcenniejszym podarunkiem, który możemy dać, jest krew ratująca ludzkie życie. I właśnie chcemy zachęcić wszystkich ludzi, żeby ta krew była oddawana jak najczęściej. To ma na celu właśnie ta akcja. Cieszymy się, że krwiodawstwo tak chętnie się zgodziło, żeby tutaj współpracować na tym polu. Dziękuję panu nadleśniczemu Witoldowi Witoszy z Rud Raciborskich, dziękuję też panu nadleśniczemu z Rybnika, którzy sprawnie koordynują tą akcję. Tak jak pani dyrektor wspomniała, już ponad 200 drzewek zostało oddanych w Raciborzu, w Rybniku, w Jastrzębiu, w Wodzisławiu. Mamy połowę dnia, a już ponad 200 sztuk zostało przekazanych. Widać, że jest duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, że akcja będzie kontynuowana również w następnych latach, bo jest to faktycznie coś najlepszego, co możemy w tym momencie zrobić. Także jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie. W imieniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach chciałbym podziękować za zaproszenie nas tutaj do Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu, do włączenia się do tej pięknej akcji. W ślad za słowami dyrektora generalnego chciałbym powiedzieć, że cieszymy się, że do domów dawców, którzy oddają krew w dzisiejszym dniu, trafią choinki z naszych lasów, choinki pachnące lasy. Cieszymy się, że ci, którzy dzisiaj oddają krew, przeżyją te święta w szczególny sposób, patrząc na choinkę, chłonąc jej zapach, będą mogli myśleć, że podarowali komuś rzecz najcenniejszą, to znaczy życie. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w tą akcję. Przede wszystkim dziękuję też moim pracownikom, którzy wyhodowali choinki od nasiona w gospodarstwie szkółkarskim w Nędzy, jednej z najnowocześniejszych szkółek w Polsce, do takich sadzonek, które tutaj widzimy na stoisku, moim pracownikom, którzy wybierali te choinki i dostarczali tutaj do tej akcji, aż do choinek, które trafią do domów na święta. Chciałbym powiedzieć, że nie tylko ci, którzy oddają dzisiaj krew, otrzymują choinkę. Przygotowaliśmy również dla tych, którzy z przeróżnych względów nie mogą dzisiaj oddać krwi, nagrody pocieszenia. Pani dyrektor mówiła mi o ogromnych trudnościach w dobie pandemii z regularnym dostarczaniem krwi. Mam nadzieję, że ta akcja, którą dzisiaj przeprowadzamy wspólnie, akcja, nad którą patronat na naszej raciborskiej ziemi objął minister Woś, to jest poseł naszej raciborskiej, śląskiej ziemi. Cieszę się z tego, że te choinki uświetniają nasze śląskie domy. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, a szczególnie dziękuję tym osobom, które w tak liczny sposób odpowiedziały na apel. I mam nadzieję, że to pobudzi szlachetność w nas nie tylko w tym dniu, gdzie można otrzymać sadzonkę lub choinkę, ale przez cały rok, czego wszystkim i wam życzę. Dziękuję.